Główne założenia budżetu na 2017 rok to przede wszystkim zmniejszenie zadłużenia miasta o ponad 4 miliony złotych, które wyniesie na koniec 2017 roku już tylko albo aż, zależy jak na to patrzeć, 245 milionów złotych. Wydatki ogółem planujemy na rekordową kwotę 492 milionów złotych. To chyba największy w historii budżet Słupska w ostatnich latach. Takiego budżetu raczej nie miewaliśmy. Planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości ponad 4 milionów złotych oraz nadwyżka operacyjna w wysokości ponad 22 milionów złotych. W nadchodzącym okresie zaplanowaliśmy także kilka dużych projektów prorozwojowych dla naszego miasta, które wkroczą oczywiście część z nich w kolejną kadencję, ale na pewno radykalnie będą poprawiały komfort życia mieszkańców Słupska. Rozpoczniemy w przyszłym roku pracę nad nowym węzłem transportowym i połączeniem tunelem dwóch części dzisiaj rozdartego miasta Słupska, tej części północnej i południowej. Zaplanowaliśmy także rewitalizację miasta i w przyszłym roku przystępujemy już do prac bulwarów nad Słupią. Rozpoczniemy także budowę w przyszłym roku, jeżeli oczywiście otrzymamy finansowanie ze strony Ministerstwa Sportu, przypominam, jesteśmy na liście projektów priorytetowych hali widowiskowo-sportowej. Będziemy także w przyszłym roku kończyli inwestycję akwapark, którą zamierzamy oddać w 2018 roku. I kolejny priorytet, będziemy zwiększali ilość remontowanych mieszkań, czyli nadal ten cel, żeby oddawać jak największą liczbę mieszkań komunalnych dla mieszkańców naszego miasta, żeby zostawali w Słupsku i tutaj, tutaj się edukowali, tutaj pracowali, będzie kontynuowany w przyszłym roku.